Czas start. Punktualnie o godzinie 9 w całej Polsce rozpoczęły się matury. W liceum ogólnokształcącym nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim do egzaminu przystąpiło 109 uczniów. Wszystkim towarzyszył duży stres. Stres jednak jest, nie da się ukryć. Chociaż dzisiaj się nie boję, gorzej będzie jutro, także, bo matematyka. Ale myślę, że damy radę. Wszystkie próbne zaliczyliśmy, więc myślę, że nie będzie problemu. Maturzyści dobrze znają sposoby na zatrzymanie przy sobie szczęścia podczas egzaminu. Nie wszyscy jednak je stosują. Słyszałam coś o dotykaniu dyrektora w kolano, ale najwyżej nie znam. Nie dotknęło. To jak napiszę, to decyduje tylko to, jak się nauczyłem, nic więcej. Pisemna część egzaminu z języka polskiego zdaniem maturzystów nie należała do trudnych. Egzamin składa się z dwóch części. Maturzyści muszą rozwiązać test i napisać tekst własny. Było o miłości na podstawie czwartej części Dziadów, tak, ten, który ja pisałam. Oprócz tego był wiersz Herberta, ale tego akurat nie wzięłam. Myślę, że większość ludzi zrobiła tak jak ja. Jeden był, no tutaj pisałam opracowanie, to był na temat miłości. Czy warto kochać, mimo że może być cierpienie? No i postawiłam tezę, że no nie warto, ale no zobaczymy. Znaczy wypracowanie było takie no, dosyć trudne, ale no test może nie był aż taki trudny. W liceum ogólnokształcącym nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim wierzą, że uczniowie zostali dobrze przygotowani do egzaminu. Możemy chyba się też czuć bezpieczni, bo to przygotowanie naszej młodzieży przez te 3 lata było takie sumienne, odpowiedzialne i jesteśmy przekonani, że do tego egzaminu podeszła ta młodzież dobrze przygotowana. W powiecie ostrowieckim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 798 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ostrowiecki.